sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Proszę Państwa, w tej chwili głos zabierze pani mecenas Anna Bogucka-Skowrońska. Brawo! Proszę Państwa, na pewno słyszeliście wypowiedź premiera Morawieckiego, który powiedział, że jak ta ustawa wejdzie w życie, parę tygodni, to problem sędziów po prostu zniknie, bo parę tygodni minie i wszyscy sędziowie już będą po prostu posłuszni, zniewoleni. Nie wiem, tak? Mikrofon poprawcie. Dobrze. To po prostu nieprawda. Zanim ta ustawa wejdzie, już w tej chwili prokurator Święczkowski bodajże zwrócił się do podległych prokuratorów o to, żeby donosili na sędziów, którzy chcą sprawdzać sposób powołania sędziów, tych, którzy orzekają. Czyli już w tej chwili wyprzedzająco, i nawet dzisiaj podawano takie przykłady w telewizji sędziów, że w godzinę po jakimś wystąpieniu sędziego czy decyzji sędziego sędzia został zawieszony przez ministra i cofnięto mu delegację. Dzisiaj. Proszę Państwa, wydaje mi się, że chyba ta władza nie ma rozeznania, jeżeli myśli, że Polacy są tchórzami. Ja chciałam wyrazić wielką satysfakcję z tego, podziękować sędziom z naszego Słupska, z naszego okręgu, ponieważ od początku wspierają oni w sposób jak najbardziej szlachetny, wykorzystując tylko te możliwości, jakie daje prawo, dążenia sędziów do tego, żeby były gwarancje ich niezawisłości i żeby były gwarancje niezależności po prostu sądów. Obecna neo-KRS, która powinna bronić sędziów przed władzą, ona została po prostu po to wymyślona, prawda? Ona staje się przyczółkiem władzy. Kim są ci sędziowie w KRS? Prawdopodobnie nawet nie zebrali między sobą odpowiedniej ilości podpisów. Między innymi ten sędzia, który tak się pastwił nad sędzią Juszczyszynem. Myślę, że władza się nie cofnie. Chociaż dobrze by było, żeby się cofnęła. Ale myślę, że może dojść do bardziej drastycznych jeszcze działań dla efektu mrożącego w stosunku do sędziów. Jeżeli już teraz, prawda, próbuje się pluć na profesora Strzemboża, prawda, na profesora Marka Safiana, który po prostu z wielką dumą reprezentuje Polskę w tym Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Notabene chcę w imieniu Słupska zaprosić go do nas, do Słupska, bo sam to... Po prostu o mnie gdzieś tam, prawda, w Luksemburgu napisał do mnie z podziękowaniem za moją postawę, więc przyjmijcie to wszyscy za waszą postawę również. Jak go zaprosimy do Słupska, to myślę, że będzie to dla nas jakieś święto, prawda? Nie tylko, że wielki świat do nas przyjdzie i Europa. Ale z miejscowych obrońców obecnego porządku nikt się nie ośmieli wejść na takie spotkanie. Zresztą byśmy do tego nie dopuścili. Chcę powiedzieć sędziom, nie bójcie się. Myśmy byli w trochę, powiedziałabym, gorszej sytuacji. Pamiętam, jak był taki był proces polityczny i koleżanka, która też była współobrońcą, bardzo się bała. I Siła Nowicki do niej mówi, spokojnie koleżanko, jeszcze nam nie strzelają w tył głowy. Więc taka już była cenzura, to było w porządku, bo jeszcze nam nie strzelali. I on tam gdzieś tam po prostu przeszukiwali i ona od razu spadła po prostu w jakąś histerię. Jeżeli cokolwiek się stanie w Słupsku, któremukolwiek sędziów, przyjdziemy po niego, tak? Przyjdziemy i w jego imieniu
będziemy robić tutaj stałą pikietę. Dzięki nocy, dzięki nocy. Zacznie, tak jak myśmy wtedy zaczęli. I też nie było nas dużo, może w całym Słupsku nas było tyle, co nas tutaj, prawda? A wszystkie siły przeciwko nam. To jedno wierność pewnej idei, pewnym marzeniom trzymała nas. Wiedzieliśmy, że nikt nas nie zastąpi. Że musimy po prostu o tę Polskę walczyć dla dzieci, dla wnuków, bo nie wierzyliśmy, że za naszego życia to się uda. Można znaleźć w sobie tą przestrzeń takiej wolności, mieć przekonanie o tym, że człowiek działa słusznie i po prostu